Królową polskich rzek jest, wiadomo, Wisła. Życiodajna, ale też czasem straszna, gdy zalewa wsie i miasta. A czasem tak wyschnięta, że odkrywa na przykład zatopione skarby zrabowane przed laty przez Szwedów. O Wiśle dziś w podcaście IKAS w IKAS-u rozmowa z autorem nowej, znakomitej biografii tej rzeki. Reklamy z ostatniej strony będą dzisiaj dotyczyły antykoncepcji. Serdecznie zapraszam, Marek Stremecki. Rzeka Wisła, jak pisał o niej poeta, to córka gór zdążająca do morza w towarzystwie beskidzkich górali. Góra, z której wytryska, to Barania Góra o wysokości około 1100 metrów, a podobna liczba kilometrów określa długość rzeki wpadającej do Bałtyku. Do morza tego, co ciekawe, nie wpływa z całego basenu bałtyckiego żadna dłuższa rzeka. Nad Wisłą leży 80 miast, z czego zdecydowana większość usytuowała się po prawej stronie rzeki. Tam też nie trzeba było budować miejskich mostów. Gdzie indziej na odwrót mamy je, nieraz bardzo piękne i bardzo historyczne. Niedawno w Krakowie obchodzono 90-lecie okazałego mostu IV albo imienia Józefa Piłsudskiego. Jego budowie i otwarciu towarzyszył oczywiście ilustrowany Kurier Codzienny, w którym informowano m.in., że za przekroczenie mostu trzeba płacić. 5 groszy pobierano od pieszego, 10 od furmanów, a 20 groszy od kierowców aut. Opłaty szły na prace wykończeniowe i drogowe. Mnóstwo było zwolnień od tych opłat. Za darmo na przykład szli księża z sakramentem, kondukty pogrzebowe, mundurowi, dzieci i szkolna młodzież. Dzisiaj w podcaście ciekawa rozmowa o rzece Wiśle. Zapraszam serdecznie. Andrzej Chwalba, profesor, historyk, kojarzony bardziej, panie profesorze, z I wojną światową, bo to bardzo ważne książki były, które pan napisał, kojarzony też z książkami o PRL-u, czy publikacjami w ogóle o PRL-u, także oczywiście o Krakowie. I to już jest coraz Kraków, jak już Kraków, to jesteśmy bliżej Wisły. Tym niemniej dalej troszkę jestem zaskoczony, że to nie jest taki temat całkiem historyczny. No bo Wisła nie jest tylko historyczna. Ta opowieść jest dla każdego i dla wszystkich tak naprawdę, nie dla zawodowych historyków, dla tych, którzy kochają Wisłę, czują Wisłę, chcą być z nią blisko, również przez dzieje. Ci wszyscy, którzy uprawiają sporty wodne lub chcą uprawiać, lub też są myślami z tymi, którzy te sporty uprawiali, z rybakami, tymi, którzy przywracają wolność rzece, którzy walczą o to, żeby była taka, jaką była, również dla tych i o tych, którzy rekonstruują stare statki XVII, XVI, XVIII wiersze. Tych statków pływa już kilkadziesiąt. W tej chwili jest nieprawdopodobny ruch, te szkuty XVII-wieczne wzorowane na tych niderlandzkich, a później wiślanych, one znowu są przywrócone rzece. I rzeka płynie tak jak kiedyś. Wisła, biografia rzeki wydana przez wydawnictwo literackie, pięknie zresztą wydana, to trzeba sprawdzić. Oczywiście jest o historii rzeki, oczywiście jest o tej historii bardzo, bardzo, o czasach niehistorycznych, tylko tych, gdzie się kształtowało w ogóle świat, ale wracamy do historii. Ilustrowany Kurier Codzienny, ten, o którym wspominam Państwu co tydzień, ten stary 1910-1939, na jego łamach oczywiście Wisła była. I jest jedno takie zdjęcie, panie profesorze, nie tylko zdjęcie, kilka zdjęć nawet i tekst o uroczystościach
w Wiśle z udziałem prezydenta Mościckiego, kiedy jest otwarcie, odsłonięcie pomnika symbolu rzeki Wisły. To było bardzo ważne. Tak, no rzeczywiście tych symboli rzek było znacznie więcej. Najczęściej tym symbolem była kobieta. I te pomniki, których mamy w sumie w tej chwili kilkadziesiąt, od miasteczka Wisła, tam gdzie Wisła się narodziła, aż po Gdańsk. Zresztą dodajmy, że prezydent Mościcki miał szczególny sentyment, szacunek dla rzeki. Jedna z jego ostatnia, być może ostatnia podróż, to była podróż z okazji rocznicy założenia Jacht-Klubu w Warszawie. Ale również bywał w Krakowie. Miejscem, który sobie szczególnie umiłował, jest Sokół. Bo Sokół miał bardzo dobry klub wieślarski, czy sekcja wieślarska Sokoła. I oni organizowali regaty na Wiśle w latach 20., w latach 30., a nawet jeszcze przed wojną, również zainteresowali kajakarzy, bo kajakarstwo było, powiedziałem, młodszym dzieckiem wioślarstwa. Najpierw były wiosła, dopiero później kajaki i w zasadzie żaglówki były tylko dla niektórych, no bo one były drogie. Także Mościcki miał udział, podobnie jak i prezydent Kaplicki, bardzo ważna postać Krakowa okresu międzywojennego. Oni czuli Wisłę, zachęcali do inwestowania w rejonie Wisły, nad rzeką. To był rok 1937, sierpień, to Święto Gór nazywało się tam, gdzie akurat ten moment był, w tym czasie otwarto, odsłonięto ten pomnik, ale wróćmy jednak do historii, bo przecież mamy wybitnego historyka dzisiaj. Historia Wisły jest niesamowita i historia Wisły jest historią Polski. Tak, zresztą taki był zamysł, bowiem Wisła stanowi istotę. Istotą człowieka, poza mózgiem oczywiście, jest kręgosłup. I ten kręgosłup dla Rzeczpospolitej to była Wisła. Nie byłoby Rzeczpospolitej, a wcześniej Korony Polskiej bez Wisły i bez jej dopływów. Czyli te żebra, no, to były właśnie te dopływy. One stanowiły to bogactwo, całe w ogóle bogactwo państwa, bogactwo poszczególnych stanów, warstw, które przez wieki żyły nad Wisłą, żyły z Wisły i dla niej również. I trzeba przyznać, że ludzie w odległych stuleciach, w okresie średniowiecznym, nowożytnym mieli szacunek do rzeki. Na przykład nie pozwalano jakieś chaotyczne rybołówstwo. Kusownikami walczono. Niekiedy za kusownictwo należało dać głowę. To były bardzo surowe kary i przywileje nadawane na przykład miastom, czy rycerstwu, czy możnym, określały na przykład, ilu rybaków może na danym odcinku łowić. Czyli dbano o zasoby rzeki i nie chciano, żeby zbyt duża eksploatacja rzeki doprowadziła do zniszczenia. I dbano również o ekosystem, byśmy dzisiaj powiedzieli, więc rzecz zupełnie nieprawdopodobna, bo to się działo parę stuleci temu. I jakie są najdalsze źródła, że wiemy o Wiśle, co się działo, jak ona wyglądała i oczywiście przejdźmy od razu do już tego tematu ważnego. Wisła to miasta nad Wisłą. Tak, no mamy tutaj w wypadku rzeki, mamy źródła bardzo różnorodne, przyrodnicze, w tym geograficzne, źródła archeologiczne, źródła wreszcie historyczne, one są późniejsze. Późniejsze to są pierwsze kroniki, na przykład już w XIII wieku dowiadujemy się, że Wisła zalała jakieś fragmenty grodów, wdarła się do miasta. Mamy już takie informacje. Później to pięknie wszystko podsumował Długosz, który wspomniał, że tam w roku 988 w dziejach historycznych państwa polskiego, odnotowano pierwszą powódź. Ale dodajmy, że przez pierwsze 300-400 lat dziejów Polski powodzi były rzadkością generalnie. Wisła płynęła bardzo szeroko i jakby tempo pokonywania przestrzeni przez Wisłę było znacznie wolniejsze niż dzisiaj. Również to wynikało z tego, że było mnóstwo tych meandrów, zakoli i tak dalej, i tak dalej. Ona musiała wyhamowywać, ale co najważniejsze, nad Wisłą powstawały najważniejsze do dzisiejszego miasta. Kraków, Warszawa, Toruń,
Gdańsk, no i oczywiście Elbląg, który też leżał nad tą Wisłą zwaną Nogatem. No właśnie, płynie Wisła, płynie i zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Nie minęła go, ponieważ jesteśmy w Krakowie. Powiedzmy o tej Wiśle w Krakowie przez moment. Ona nie wyglądała tak samo, a przecież wszyscy ją teraz oglądamy, turyści przyjeżdżają, widzą jak koło Wawelu tam przepływa, a jeszcze 100 lat temu była zupełnie inaczej płynęła. Tak, no Wisła, bywały momenty, że płynęła trzema, nawet czterema korytami. Dzisiaj już badania przeprowadzone przez przyrodników to potwierdzają. Przez kilka stuleci, mniej więcej od XIV wieku do XVII wieku, czyli ponad 300 lat, Wisła przed Wawelem skręcała w lewo i opływała wyspę, która się nazywa Kazimierzem. Kazimierz był wyspą i między Krakowem, w okolicach Wawelu, a Kazimierzem biegła strada. Później ta strada stała się Stradomiem. No właśnie, te wszystkie nazwy, które mijamy, Starowiślna, Stradom, to z tego powodu. Tak, no Starowiślna to jest ta właśnie Stara Wisła. Właśnie co się dzieje, to jest bardzo ciekawa historia, bowiem zbudowano, żeby ta Wisła właśnie płynęła w kierunku Kazimierza, gdzie był port, gdzie był skład solny, postawiono tamę. Ale ta tama w XVII wieku pod wpływem Wisły, Wisła bardzo nie lubiła tam, nie robiła przeszkód na rzece, ona je niszczyła wcześniej czy później. Ta tama padła i wtedy ta Wisła w XVII wieku znów zaczęła płynąć, można powiedzieć, prosto, opływając, tak jak dzisiaj, Wawel z prawej strony. Czyli to, co było z lewej strony, to, co opływało Kazimierz, stopniowo zaczęło zanikać, stawało się Starorzeczem Wiślickiem, czyli Starą Wisłą. I w XIX wieku to była bomba bakteryjna. Bomba bakteryjna, bowiem zanieczyszczenia krakowskie składowano w tej Wiśle, która już prawie nie płynęła. Smród był nieprawdopodobny i pierwszym, który wypowiedział wojnę tej śmierdzącej, cuchnącej i groźnej dla zdrowia Wiśle, był znakomity lekarz, profesor uniwersytetu i pierwszy genialny prezydent Dietl. Jego pomnik stoi przed magistratem, jest ulica Dietla. Zresztą tamta Wisła płynęła mniej więcej tamtędy też, gdzie dzisiaj są te aleje. Wracamy do historii. Wisła często jest niestety granicą. O Wisłę trzeba walczyć. Nie zawsze wszyscy chcieli uwierzyć i przyznać, że Wisła to polska rzeka. Tak, no dodajmy, że w wieku XIX jej znaczenie jako autostrady wodnej, to była jedna z najważniejszych rzek w Europie, którą sławiano drewno, wyroby przetwórstwa drewnego, czyli produkty chemiczne, w tym smoła, potaż czy popiół, no oczywiście zboże. I to się kończy w wieku XIX, bowiem następują rozbiory i to znaczenie rzeki maleje. Pojawia się konkurencja w postaci również kolei. Kolej przewożą przez 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, w związku z tym przewożą więcej i taniej. Także ta rola Wisły się po prostu wtedy bardzo zmienia. Ponadto zaborcze, popatrzymy na mapę, to wyraźnie widać, że Wisła jest na peryferiach państw zaborczych. W związku z tym zaborcy nie interesowali się Wisłą, nie inwestowali, ale dzięki temu ta Wisła, którą tak dzisiaj kochamy, czasem płynie tak jak chce, przynajmniej na tym środkowym odcinku, ona dalej tą Wisłą jest. Byliśmy w Krakowie, gdzie powiedzieliśmy, jak ta Wisła wyglądała. A w Krakowie oczywiście też jeszcze jest element Wandy, która nie chciała Niemca i utopiła się, może jeszcze do tego wrócimy, ale jak pojedziemy, popłyniemy z panem profesorem troszeczkę dalej, dopłyniemy do Wisły, a tam nie tak dawno temu zdarzyła się ciekawostka. Wisła prawie wyschła. Można było przejść na drugi brzeg, nie zanurzając się specjalnie nawet po pas. I wydobyto z dna Wisły skarby. Dla nas dzisiaj skarby. To były rzeczy porzucone, a właściwie zatopione przez Szwedów. Przeciążone mieli swoje galery, czy łodzie, jakbyśmy powiedzieli, i mnóstwo rzeczy zostało zatopionych. Znów zrobiło się głośno o Wiśle, czyli o takiej rzece, którą spławiano, i robili to niestety też zaborczy Szwedzi wtedy, ale też radość, że trochę zgubili. I ta część stanie się stałym elementem ekspozycji budowanego Muzeum Historii Polski.
Tak, tak. No, tak jest często w wypadku złodzieja, który zbyt dużo zabrał i później nie był w stanie tego udźwignąć. Szwedzi, którzy się śpieszyli, bo naciągała armia Jana Kazimierza Stefanem Czarnieckim, w związku z tym te statki były przeładowane i co najmniej jeden statek z tymi dobrami zatonął. I co okazało się, to nie była biżuteria, klejnoty, to były fragmenty mozaiki, dzisiaj byśmy powiedzieli flizy, fragmenty kamienne pałacy, co świadczyło jakby o Szwedach, dla których wszystko było wartością. Nawet byli w stanie obskubać otwóz, prawda, budynki, żeby to pozyskać. To dziś szokujące się wydaje. Szwedzi, którzy są tak bardzo rozwiniętym państwem, wtedy jak zobaczyli Warszawę, to rozdziawiali gęby, jak zobaczyli Pałac Kazimierzowski, bo czegoś takiego u siebie nie mieli, ale niestety mieli mocną armię. Jedźmy z Warszawy do Gdańska. To jest miejsce newralgiczne dla Wisły. Tak, no oczywiście, ale po drodze jest równie ważne miejsce, Toruń. Toruń był miastem, który konkurował z miastami nad Dolną i Środkową Wisłą. Przez kilkadziesiąt lat, ponad kilkadziesiąt lat prowadził wojnę, dosłownie wojnę z miastami znajdującymi się nad Wisłą. Później prowadził wojnę również z Gdańskiem. Zresztą Gdańsk prowadził też wojnę z Elblągiem, Kraków z Nowym Sączem na przykład. Także między miastami stały był konflikt o pieniądze, o przywileje. I także Gdańsk jako i port rzeczny nad Motławą i nad Wisłą i port morski był centrum. Był centrum, szlachta nazywała to Łańskiem, szlachta nie lubiła Gdańska, bo uważano, że gdańszczanie, zamożni gdańszczanie łupią szlachtę, żeby są znakomicie zorganizowani. Gdańsk był tak mocarny, tak silny i tak bogaty, że był w stanie wystawić większą armię niż armia Królestwa Polskiego i na przykład oblężenie genialnego wodza, jakim był Stefan Batory, zakończyło się jego porażką i sukcesu musiał szukać na wschodzie. Wisła to, otwieram teraz temat zupełnie gigantyczny i ogromny. To kultura, to literatura, to muzyka. Tak, kultura, muzyka i literatura, ona się wiąże z tym wcześniejszym pytaniem, mianowicie jaka to była rzeka, polska czy niemiecka. W dobie tworzenia się nowoczesnych narodów, jednocześnie narodzenia się idei nacjonalistycznej, czyli drugiej połowy XIX wieku, Wisła przestała być tylko ściekiem wodnym. Ona stała się przedmiotem adoracji literatów, plastyków, grafików, malarzy, którzy dowodzili, jedni dowodzili, Niemcy dowodzili, że Wisła zawsze była niemiecka, bo nad Wisłą pojawiali się osadnicy niemieccy. Hans Frank w II wojnie światowej to traktował z największą powagą, powiadają, że Weisshell zawsze był, czyli Wisła była niemiecka. Kiedy powstał po wojnie światowej I, powstał wolne miasto Gdańsk, to również ten temat rywalizacji polsko-niemieckiej powrócił. I jakby polską odpowiedzią jest tak zwany znak rodła, czyli znak graficzny przedstawiający Wisłę i to był znak Polaków, Związku Polaków w Niemczech. Także tutaj bez wielkich nazwisk historii Wisły by nie było. Wyspiański, Żeromski, Moniuszko, jego opera Flis, w ogóle kultura flisacka, która była opiewana przez malarzy, Chełmoński, Gierymski, Brandt, oni wszyscy pozostawili ślady w postaci swoich płucie. Podpowiedziałbym, panie profesorze, wcześniejszy od Żeromskiego, Wyspiańskiego, Klonowic, który uwielbiał Wisłę i zostawił bardzo ważne świadectwo o tym. Tak, no to jest z 594 roku, czyli jest to dojrzały polski renesans. Po prostu wyprawił się wraz z flisakami, czy flisami, jak wtedy mówiono, spław Wisłą, płynął przez prawie 2 miesiące i zostawił wspaniały poemat. No to jest kilkadziesiąt stron tekstu, no dzisiaj jest to tekst może niełatwy czytania, bo to jest pisany staropolszczyzną, szeregu słów nie rozumiemy, ale on dowodzi, jak bogata w sensie kulturowym była Wisła tego czasu. No właśnie i znów wracamy do współczesności. Wisła jest wciąż bohaterem
albo przedmiotem opisywania, śpiewania współczesnych piosenek. Mówiło się kiedyś w 60-tych latach big beatowych, teraz też jest. Wisła to też zapożyczone jest od Wisły rzeki, zapożyczone są nazwy wielu miejscowości, także i zapożyczone nazwy klubów Wisła Kraków. Oczywiście w Krakowie jesteśmy, ale też jest Wisła Płock. Tak, tak, no tak, tak. Rozmaitych instytucji, organizacji, stowarzyszeń. Także jest to chyba zrozumiałe, no bo w końcu była królową polskich rzek. Była kobietą, więc no stąd to uwielbienie nieustające. No właśnie, padło słowo kobieta, to musimy teraz powiedzieć. Rozmawiamy z profesorem Chwalbą, autorem biografii rzeki Wisła, wydawnictwo Literackie to wydało. I proszę Państwa, pierwszy rozdział brzmi, że Wisła jest kobietą, właśnie kobietą. Takie są teraz dobre czasy, żeby pisać o kobietach, mówić, ale może odbroni Pan tę tezę, że nie tylko chodzi o modę. Nie, bo już w XVII stuleciu mówiono, że jest to Wisła sarmacka i jest to rzeka opiekuńcza, tak jak matka. I ta matka w XIX wieku stała się matką Polką. Matka Polka i jakby symbolem matki Polki jest właśnie rzeka. Rzeka jest opiekuńcza. Rzeka często była przedstawiana jako właśnie kobieta z długimi warkoczami, taka pszeniczna, słowiańska uroda, ale kobieta widać, że bardzo energiczna, zawsze młoda. Czyli ona symbolizowała energię narodu, dynamizm i takie ciągle pożądanie nowych przygód. I jak powstał pomnik Wisły i Wawelu w 80-tych latach XIX stulecia, a co już później trafiło do legendy wyspiańskiego, to Wawel występował w postaci starca, bo ta korona upadła. I kto odrodzi koronę? Kto odrodzi Polskę? Ona, Wisła, kobieta, bo ona w niej jest ta siła, to przekonanie, że to, co nie można było osiągnąć drogą powstań narodowych, osiągniemy siłą natury, siłą rzeki. Wciąż zachwycam się tym i mówię młodszym, że kąpałem się w Wiśle, dzisiaj to jest w Krakowie niemożliwe. A pan? Ja też się kąpałem w Wiśle i dobrze to wspominam. Oczywiście od strony Wawelu, ale po drugiej stronie, tam gdzie była piękna plaża jeszcze, w latach 60., jeszcze w latach 70., była plaża. Przez pewien okres czasu były również ryby, ale warto pamiętać, że w 1950 roku zakłady chemiczne w dworach pod Oświęcimiem wypuściły nieprawdopodobną ilość związków chemicznych, między innymi fenolu, który zatruł rzekę na długich kilometrach. I to, co widzieliśmy na Odrze parę miesięcy temu, to było coś naprawdę skromnego w porównaniu z tym, co było w 1950 roku. Lata 70., 80. to z kolei niezwykłe ilości solanki wypuszczane z kopalń. Wisła przy 30 stopniach temperatury, minus 30 stopni, nie zamarzała, a w 45 roku wkraczali do Krakowa Sowieci po Wiśle. Tak, tak, tak. No, solanka raz, kopalnia przez Mysłowice, Przemsza, Brynica, to jest jasne, bezpośrednio do Wisły, przez Gorzałkowice, ale jeszcze drugi powód, mianowicie powstanie elektrowni termicznych, które pobierają tą wodę z Wisły o tej temperaturze, ale wypuszczają wodę przetrawioną, ogrzaną o 4-5 stopni więcej. W związku z tym dla ryb to jest nieszczęście. I dlatego to podniesienie temperatury wody jest bardzo groźne z punktu widzenia ekosystemu Wisły. Kozienice, Połanie, wcześniej Skawina. Troszkę teraz w Krakowie jest lepiej z tą Wisłą. Zdecydowanie lepiej. Ten przykład przed kilkunastu dni, kiedy jeden z obywateli, chyba miasta, złowił potężnego suma. To nie był z plastyku czy z tektury, to był prawdziwy sum, jak twierdzą niektórzy, ale to wygląda na rzecz niemożliwą, bo on chciał chyba przypomnieć o tym, że Wisła potrzebuje opieki. Ciekawe, czy był jadalny, bo tam ryby były, nawet jak była Wisła zatruta, ale były niejadalne. Wisła, biografia rzeki, autorem
Jest Andrzej Chwalba, to najnowsza książka profesora, który był gościem naszego podcastu. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo. A teraz zapraszam Państwa na naszą ostatnią stronę podcastu Ikasa Bikacu. Dzisiaj reklamy, ogłoszenia o nie prezerwatywy, lecz wyraźnie prezerwatywy Olla winien Pan żądać. Zaś rzekomo równie dobre naśladownictwa jak najenergiczniej odrzucać. Jedyne prawdziwe prezerwatywy z nazwą Olla i z marką Globus. Olla Guma. To było dedykowane mężczyznom, teraz dla kobiet w rubryce różne. Ważne dla kobiet. Za przesłaniem 60 groszy w markach pocztowych wysyłamy broszurę dr Budzińskiej i Rubinrauta Środki zapobiegawcze ciąży. Drobner, Kraków. Przyznacie Państwo, że jeżeli chodzi o męskie ogłoszenie, to tam dużo konkretu jest, natomiast w wypadku dam tego konkretu nie mamy. Dopiero trzeba wysłać znaczek pocztowy, wtedy się dostanie broszurę i tam zobaczymy, co dr Budzińska z Rubinrautem proponują naszym paniom. Dzisiaj już dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Marek Stremecki.